Dzisiaj kochani brat Paweł zaskoczył mnie, bo kiedy powiedziałem, wiesz, chciałbym, żebyś dzisiaj prowadził, tylko nie mam człowieka, który powiedział świadectwo, a on powiedział, a ja myślę, że ty mógłbyś opowiedzieć świadectwo i praktycznie nie chciałbym, żeby to wyszło świadectwo o mnie, ale wolałbym, aby Pan Bóg ci pokazał nam, w jaki sposób może oddziaływać na życie człowieka i w jaki sposób Pan Bóg oczywiście może wpłynąć na jego życie, aby go całkowicie zmienić. Tak króciutko tylko powiem, że urodziłem się w rodzinie rzymskokatolickiej. Moi rodzice, mama była bardzo taką kobietą pobożną. Tata miał luźny taki stosunek do religii. Był człowiekiem, który tutaj w tym mieście odgrywał dosyć dużą rolę, ważną rolę i raczej nie przywiązywał wagi do różnego typu obrzędów. No dlatego, że mój ojciec był takim wnikliwym człowiekiem, który badał wszystko i stwierdzał, że jeśli coś nie działa, to znaczy, że jest nieprawdziwe. I on tak na to patrzył, że to jest dobre dla ludu, to jest dobre dla ludzi prostych, natomiast za tym wszystkim stoi ktoś, kto tym wszystkim kieruje i praktycznie wykorzystuje tą wiarę prostych ludzi i mówi, że on nie jest na tyle prosty, żeby sobie z tego nie zdawać sprawy. I tak to zostało. Oczywiście wszystko było fajnie, jak powiedziałem, miałem wspaniałego ojca i kochaną mamę. Cieszyłem się z tych wspaniałych rozmów, jak to dziecko, kiedy siada z rodzicami, rozmawia. Tata był nieocenionym źródłem wiedzy i ciągle opowiadał o czymś wspaniałym, ciekawym. Ale pewnego dnia coś się dziwnego wydarzyło między rodzicami i dla nas dzieci był to szok, ponieważ nasi rodzice się rozstali. Po 25 latach małżeństwa rozstały się ich drogi. Jak to odbiera dziecko? No to mogę tylko tyle powiedzieć, że dla mnie świat się zawalił. Dla mnie świat się zawalił. Nagle dwoje kochających się rodziców stanęło wobec siebie w takim negatywnym stosunku. To było bardzo dla mnie trudne jako dziecka. Czułem się okaleczony, czułem się mniej wartościowy od innych i ciągle miałem problemy. Kiedyś się jeszcze pytano, teraz to nie pyta się już o to, ale kiedyś się pytano, dlaczego czy tatuj się z domu, czy mieszka z wami i tak dalej. To było dla mnie takie upokarzające, kiedy ja musiałem przy wszystkich mówić, że nie ma taty, że się wyprowadził. Kombinowałem na wszystkie strony, żeby nawet kłamać, żeby to wszystko jakoś tak zakryć. Ale było to dla mnie bardzo trudne i myślę, że często rodzice myślą, że jak się małżeństwo rozpada, to się nic nie dzieje. Nieprawda, są ofiary. I to my ofiarami nie są partnerzy, którzy w tym małżeństwie byli, ale dzieci są ofiarami niestety. Takiej nieodpowiedzialności rodziców. Więc to miało dla mnie wielki wpływ. I kiedy mama zobaczyła, że ja po prostu cierpię i potrzebuję czegoś więcej od życia, bo potrzebuję miłości jako dziecko, moja mama wtedy zaprowadziła mnie do kościoła i powiedziała, Darek, Bóg jest ojcem. Bóg ci może wynagrodzić swoją miłością to, czego nie dał ci twój ojciec, albo czego nie jest ci w stanie dać. No i chciałem temu Ojcu Bogu służyć, ale był problem, ponieważ nie znałem łaciny, a trzeba było znać łacinę, ponieważ był wtedy jeszcze obrzęd łaciński w naszym kościele. Ja nie znałem, więc musiałem się uczyć, dostałem podręcznik, no i wkuwałem łacinę. Wkuwałem. No i kiedy już miałem, właściwie tą łacinę już prawie wkułem, miałem zdać egzamin, ale okazało się, że było niepotrzebnie, bo już wprowadzono zmiany soboru i już mówiono i odprawiano w języku polskim. Przebudowano, zrobiono remont w kościele, przestawiono ołtarz. Już było kapłan do przodem do ludzi, odprawiał mszę, już nie tyłem, a więc wszystko zaczęło się zmieniać. No i zostałem ministrantem. Zostałem ministrantem, który bardzo pragnął tego Boga i było takie dziwne coś, że to wszystko było takie zimne, takie ceremonialne, takie wzniosłe, ale nie było w tym żadnego uczucia. Oczywiście były jakieś wzruszenia, ale nie było jakiejś kontynuacji i mnie tego brakowało, tego przytulenia, tego pogłaskania, które dawał mi mój ojciec, kiedy był w domu. I pamiętam, była taka sytuacja, że ja tak bardzo pragnąłem tego Boga, że kiedy przychodziła niedziela, to ja służyłem nie tylko codziennie, bo codziennie służyłem do mszy, rano o 6:30, ale była też taka sytuacja, że raz w niedzielę, kiedy przychodziłem, to jak się zaczynała nabożeństwo o godzinie 7:00, to ja służyłem od 7 do godziny 18, czyli cały dzień właściwie służyłem w tym kościele i to mnie dziwiło, że ja wołałem do tego Boga i czekałem, żeby On mi odpowiedział. Ale z tamtej strony odpowiedzi niestety nie było. I to było dla mnie takie przykre, że tak się dużo mówi o tym, że Bóg kocha, że Bóg ludzi miłuje,
No ale ten Bóg zostawiał mnie bez odpowiedzi. W moim kościele było kilka naw i kilka ołtarzy, więc wszystkie te ołtarze już ja się modliłem przed nimi, ale okazało się, że jednak, jak powiedziałem, nie było stamtąd żadnej odpowiedzi. Jako ministrant, ponieważ przykładałem się dosyć dobrze do tej pracy, dostałem Pismo Święte i dlatego warte jest to powiedzenia z przedmową księdza Kostro, który mi w płanie to napisał, że w dowód za uznania i za pracę dla wniesioną ze wspólnotę Kościoła Rzymskokatolickiego daję Tobie ten Nowy Testament. No i ja zacząłem czytać. Zacząłem czytać Nowy Testament, oczywiście zawsze wieczorem i rano, kiedy wstawałem do modlitwy i kiedy wieczorem też modliłem się, czytałem ten Nowy Testament. No i widziałem taki jakiś dysonans, który nastąpił między tym, co czytam, a tym, co praktykuję. To znaczy, ten Bóg był taki bliski, prawda? Widzi kobietę, wynoszą człowieka młodego, jej syna, który przed chwilą zmarł. Już tam jest Jezus. Już dotyka go swoją ręką, nie płacz niewiasto i tak dalej. A moje łzy nie zostały nigdy otarte. I było takie dziwne coś, że Biblia mówi o czymś innym, Pismo Święte mówi o czymś innym, natomiast tutaj jest tylko jakaś pusta ceremonia, jakieś puste obrzędy wymyślone przez ludzi, natomiast nie ma w tym Boga. Ale po prostu jeszcze na tyle nie dojrzałem, aby móc jakoś rozstrzygnąć to gdzieś w swoim sercu, w swoim myśle. I myślę, że takim przełomowym dniem, wydarzeniem w moim życiu to było bierzmowanie. Ponieważ znając Pismo Święte rozumiałem, co to znaczy bierzmowanie. Myślę, że wielu katolików, którzy nawet się oddają temu obrzędowi, nie wiedzą, co właściwie za tym stoi. Ale według zrozumienia, które jest związane z obrzędem bierzmowania, jest to, że człowiek otrzymuje Ducha Świętego. Tak jak przy chrzcie otrzymał jego zadatek, tak podczas bierzmowania otrzymuje jego pełnię. I czytając Nowy Testament stwierdziłem, że kiedy przychodzi Duch Święty, zmienia życie człowieka absolutnie, doskonale. Więc ja śpiewałem: o Stworzycielu mój Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych sobie krąg, nieobieską łaskę ześlij nam. I wierzałem, że stanę się innym człowiekiem, że może będę jak Saul, którego Duch ogarnął, że może będę jak Dawid, na którego Duch stąpił i walczył z niedźwiedziem, walczył z lwem. Czekałem na to, ale kiedy ceremonia minęła, poza dotknięciem policzka przez biskupa i odrobiną oliwy, którą dotknął moją głowę, nic się nie stało. To było wielkie rozczarowanie. Nadal byłem niezmienionym grzesznikiem. Ceremonia obrzędu bierzmowania niestety nic nie wniosła w moje życie. To był tylko pusty ceremoniał. Niestety, po tym wydarzeniu nastąpił bunt w moim sercu. Zacząłem się buntować przeciwko wszystkiemu, ponieważ zacząłem wątpić, że Pismo Święte, że Kościół to jest prawda, że to w ogóle zostało tylko wymyślone przez ludzi i tak naprawdę w tym nie ma żadnej prawdy, ponieważ nie działało to. I to był okres buntu. Dostałem się oczywiście, uciekłem z domu. Miałem 13 lat, dostałem się w środowisko ludzi silnych, bo skoro stwierdziłem, że nie można kierować się w życiu sercem ani miłością, to nie ma w świecie miejsca na mięczaków, tylko dla ludzi silnych. Mając 13 lat, zacząłem wymyślać różne sprzęty, zrobiłem makiwarę do uprawiania karate i wymyślałem na ciężary, zacząłem intensywnie ćwiczyć. Potem zapisywałem się do każdej pojawiającej się sekcji, żeby się czegoś nauczyć. I wpadłem do takiego środowiska, takiej subkultury, gdzie panował kult człowieka silnego, ludzi silnych. Oczywiście to było smutne, ponieważ już w wieku 13 lat zakosztowałem alkoholu, już w wieku 13 lat sięgnąłem po papierosy i oczywiście był to dla mnie wielki problem i działo się to aż do mniej więcej roku 20. Ale w międzyczasie, w 17 roku mojego życia, babcia moja, widząc, że idę złą drogą, że dzieją się dziwne rzeczy, że właściwie nie ma imprezy, na której jakaś rozruby nie było, żeby ja tam nie był, więc babcia się zaczęła martwić, co będzie, co z niego wyrośnie, skoro nie ma jakiejś większej zadymy, bójki, gdzie by mojego wnuczka nie było. Jak mu pomóc? I babcia wtedy dała mi taką Biblię gdańską, starą, napisaną takim językiem bardzo starodawnym. I zacząłem czytać. Zacząłem czytać i stała się dziwna rzecz. Tam jest napisane, że Bóg jest święty. I kiedy szukamy Boga i otwieramy Stary Testament, niestety spotykamy coś, czego po Bogu spodziewać byśmy się nigdy nie mogli.
że ten Bóg absolutnie jest Bogiem świętym. Że ten Bóg nie przepuści wszelkiej nieprawości. Jak zobaczyłem, jak giną całe narody z powodu tylko tego, że poszły w bezbożność, zacząłem się bać Boga. I to była jedyna osoba, której się na tym świecie naprawdę bałem. Ale ile można żyć w strachu? Więc była taka sytuacja, że odrzuciłem Biblię, wyjechałem, znalazłem się oczywiście wiele razy, zmieniałem miejsce zamieszkania, bo to była jakaś recepta. Po jakimś czasie niestety dopadało mnie to, z czego uciekałem. To znaczy znajdowało się na powrót to samo towarzystwo, ci sami ludzie, dochodziły nowe grzechy, zaczynały się kasyna, stoły karciane i inne historie i różne rzeczy, o których tutaj niestety nie mogę mówić, bo nie wypada mi, ale niestety nie było to dobre i nie było to ciekawe. Trafiłem na taką panią, która miała na mnie niesamowity wpływ. Ona się śmiała z wszelkiej religii, śmiała się nawet z Biblii i powiedziała, wiesz co, Mojżesz to taki magik, który ogłupiał ludzi i wyprowadził ich z Egiptu i potem przez różne sztuczki i cuda ich dokonywał, zwodził tych ludzi. Religia to jest, jak powiedział, mówi Marx, opium dla mas. Ty się w to nie angażuj, bo to jest absolutna bzdura. No i ja się ustawiłem, że Boga nie ma, że właściwie to się zdeklarowałem jako ateista i stwierdziłem, że skoro Boga nie ma, to bierzmy z tego życia tyle, ile się da, bo potem i tak już nie ma żadnych szans na jakiekolwiek życie. No ale zaczęła się ciekawa rzecz. Trafiłem do grupy, kiedy wyjechałem z jednego miejsca na drugie, trafiłem na wybrzeże, trafiłem w grupę ludzi zbuntowanych, którzy mieli układy z jakimś taką troszeczkę jak gdyby bojówkami, powiedzmy, tych grup zbuntowanych wobec władzy komunistycznej. No i oczywiście do nas należały różne zadymy, które myśmy tam robili, wywoływali. I kiedy miałem 21 lat, pierwszy raz zostałem aresztowany. I ponieważ podczas próby zatrzymania przez patrol policyjny próbowałem nie dać się tak łatwo i niestety groził mi za to wyrok, bo w tamtych czasach się nie patyczkowano. Jeśli policjant dostał w czapkę, to za takie coś to 3,5 roku od razu z mety dawali. No i siedzę w celi i pytam się sobie samego, dokąd doszłeś, bohaterze? No, niespecjalnie byłem z tego zadowolony, ale powiem wam, że jak tak mówią, jak trwoga to do Boga, prawda? Ja wtedy sobie pomyślałem w ten sposób, jeśli jest Pan Bóg, jeśli tak wiele rzeczy o nich mówi, Biblię czytałem, jeśli to wszystko jest prawda, to ten Bóg gdzieś jest. A skoro mi nikt pomóc nie może, to jeśli istnieje ten wielki bohater, którego nazywają Bogiem, to myślę, że On może mi pomóc. I zacząłem się modlić. Oczywiście, kochani, to było dla mnie wielkie doświadczenie, ponieważ modliłem się w ten sposób. Panie Boże, jeśli Ty jesteś wielkim Bogiem, to Ty możesz sprawić, że zadzwoni telefon. Policjant, który tam stoi na dyżurce, znaczy siedzi, wstanie na baczność, wymieni moje nazwisko i ja jestem wolny. I kiedy powiedziałem amen, była dla mnie bardzo dziwna sytuacja, ponieważ sam nie dowierzałem temu, co się przed chwilą zaczęło dziać. Dzwoni telefon, policjant staje na baczność, nie wiem, kto dzwonił, wymienia moje nazwisko i jestem wolny. Oddali mi depozyty, które mi zabrali, bo to wiecie, wymyślą sznurówki, paski, różne takie rzeczy, na którym by ktoś tam mógł zawisnąć. Wyciąga się różne rzeczy, jak na przykład scyzory, które tam gdzieś miałem, jakieś tam portmonetkę, oczywiście pieniędzy już nie było, ale to była normalna rzeczywistość, jeśli chodzi o władzę komunistyczną tamtych czasów, aparat ucisku, jakim było policja. I wyszedłem. Byłem zdziwiony. Wie Boże, to jak bajka, to nie do wiary. No, jakbym komuś powiedział, to by chłopaki powiedzieli, że ześwirowałem. No, przecież to jest aż niewiarygodne, żeby takie rzeczy opowiadać. No ale niestety miałem to świadectwo w swoim sercu. Nie opowiadałem moim kolegom tego, bo się wstydziłem. No co powiem, że się modliłem i co? I powiem im, że telefon zadzwonił i że facet stanął na baczność, ja jestem wolny? Nie, ja im tego nie powiem. Nie powiedziałem o tym nikomu dlatego, że z jednej strony byłem zachwycony tym, co się stało, ale z drugiej strony się wstydziłem tego. Oczywiście rok później było już inaczej, było jeszcze gorzej, znów mnie z ulicy zwinięto. No i wtedy już była inna historia, bo było 17 godzin przesłuchań, bicia, kopania, maltretowania. No i oczywiście byłem sfilmowany na jednej z takich
ulicznych demonstracji. I w związku z tym, jeśli było na wideo ktoś, jak były tam, to bohater od razu dostawał, będący na wideo, dostawał natychmiast właśnie 3,5 roku za udział w nielegalnej demonstracji. I ja tam byłem. I kochani, kiedy siedziałem na ulicy Piwnej, kiedy siedziałem wśród ścian obkopconych od świec dymnych, ponieważ ten posterunek został zdobyty podczas zamieszek. Więc był to poważny problem. Co dalej z tym zrobić? Nie uśmiechało mi się iść do więzienia, ja byłem młodym człowiekiem. Zacząłem się modlić. Panie Boże, raz przeżyłem doświadczenie. Wiem, że po to drugi raz mnie to chyba spotkało, żebym po prostu wreszcie coś zrozumiał, coś przeżył. I kiedy człowiek, który w bezwzględny sposób byłem przesłuchiwany, kiedy człowiek, który mnie przesłuchiwał, kiedy zacząłem się modlić, zobaczyłem, że te modlitwy oddziałują na tego człowieka na tyle, że on po prostu nie wiedział, co zrobić. W pewnym momencie powiedział do mnie: ty jesteś głupi. Dotknął się moich ambicji tak głęboko, że gdybym mógł, to bym mu przylał wtedy, ale po prostu wiedziałem, że gdy to zrobię, to będzie tragedia. I się powstrzymałem przed tym, a chciałem się na niego rzucić. I on wtedy powiedział, byłem bardzo ambitnym człowiekiem, i on wtedy powiedział: wiesz, ja w Grudusku się urodziłem, w Mławie ukończyłem wszystkie szkoły, nie rób więcej głupot, bo ty szukasz prawdy, chłopie, nie zauważyłeś tego? Czy u was jest prawda? Spotkałeś prawdę w tej swojej całej solidarności? No nie. A myślisz, że u nas komunistów to też jest prawda? Zobacz, kto bliżej koryta, bierze więcej. Tu nie ma możliwości, tu nie ma żadnej prawdy. A ty jesteś człowiekiem, który szukasz ideałów. Tu ideałów nie ma. Jest tylko twój tyłek, który ciągle będziesz dostawał. Po czym wziął ten dokumenty, podarł i wrzucił do kosza. Jesteś wolny. Ostatni raz. Jeśli trafisz na kogoś innego, nie wyjdzie z kicia. Wyszedłem. Pamiętacie, takie wózki jeszcze były kiedyś z wodą sodową? Pamiętacie te wózki? Poszedłem do takiego rezerwuaru. Ten pan piłem szklanka za szklanką. On pyta: skąd pan wychodzi? Mówię: z Piwnej. 17 godzin byłem przesłuchiwany. On mówi: panie, pijesz pan za darmo. I tylko lał soki, podawał mi. Wypiłem 17 szklanek. Tyle godzin siedziałem. Wyszedłem stamtąd, wiedziałem jedną rzecz. Z Bogiem nie ma żartów. Do 3 razy sztuka, już 2 razy było. Trzeci raz nie będę ryzykował. Chcę szukać Boga. Bóg gdzieś musi być. Oczywiście, kiedy się modliłem do Boga swoimi słowami, zawsze się modliłem swoimi słowami, więc myślałem, że Bóg jest poważny i nie muszę mu klepać jakichś regułek, bo to jest bzdura. I była dla mnie bzdura oczywiście. I w tym momencie prosiłem Pana. I wiecie co? Jest taka historia w Piśmie Świętym, gdzie jest napisane, że Pan Jezus uzdrowił człowieka opętanego, którego zostawił przy zdrowych zmysłach. I ten człowiek prosił Pana Jezusa, by mógł iść za nim. I Pan Jezus powiedział taką rzecz: idź do domu swego i do rodziny swojej i opowiadaj, jak Pan wielkie rzeczy w swoim życiu dokonał i jak się nad Tobą zmiłował. Ja wiedziałem, że moje miejsce jest tutaj w Mławie, więc opuściłem Trójmiasto, przyjechałem do Mławy. Wszyscy się dziwili: co ty na taką pipidubę przyszedłeś tam z takiego miasta? No po coś tutaj przyszedł? Ale ja wiedziałem, że tu jest moje miejsce. Oczywiście nic nie rozumiałem z tego tak naprawdę do końca. Wiedziałem tylko, że Bóg jest i trzeba Go szukać z całego serca. Więc wróciłem do kościoła katolickiego, założyłem komrze i poszedłem służyć do mszy. I zdarzyła się dziwna rzecz. Podszedł do mnie ksiądz, kiedy trzymałem 2 ampułki z wodą i winem, spojrzał na mnie czerwonymi, przekrwionymi oczami i powiedział do mnie: nie lej wody, lej wino. On był skacowany jak 150, od niego buchało alkoholem, że mało się nie zmiotowałem. I wiedziałem jedną rzecz. Jak to jest? Ja rozumiem wszystko, ale jak można w ten sposób traktować Boga? Za chwilę ten człowiek przemieniał niby wodę, czy nie wodę, wino, to Pan Jezus uczynił, ale wino w krew. Za chwilę przemieniał niby opłatek w ciało Chrystusa. Nie pasowało mi to nic. I już nie mogłem się doczekać. Te gongi, to wszystko brzmiało nam, dla mnie jak wyrzutcy sumienia. Puste ceremonie, obrzędy wymyślone przez ludzi. Tu nie ma Boga, gdzie mam Go szukać? Kiedy się skończyło nabożeństwo, a czy msza, wybiegłem prawie że stamtąd biegiem. Przyszedłem do domu i powiedziałem mojej mamie: mamo, tam nie ma Boga. Mama mówi: no to gdzie jest? Gdybym to ja wiedział? Nie wiem, ale wiem, że gdzieś jest. No i chciałem się troszeczkę tutaj tak zawęzić, kochani, bo trochę już ta historia trwa, ale
Postanowiłem być przed Bogiem fair. Więc zrobiłem sobie 10 przykazań i codziennie wypisywałem sobie 10 przykazań. Nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Czy dzisiaj na pierwszym miejscu była modlitwa? Tak. Czy czytałem dzisiaj Słowo Boże? Tak. Dobrze. Czy zrobiłem dzisiaj jakieś dobre uczynki? Tak. Dalej. Dobrze. Pierwsze, drugie przykazanie. Czy kłaniałeś się jakimś bałwanom, obrazom? Nie, nie kłaniałem się. Trzecie. I tak, kochani, dochodziłem do któregoś tam przykazań, ale w końcu, czy nadużywałeś imienia Pana Boga Twego nadaremno? No tak. To jest problem. Tyle bluźnierstwa jest w moich ustach. Tyle jest czasami słów, które nie powinienem wypowiadać. Walczyłem ze sobą. Właściwie był taki dzień, kiedy udało mi się wykonać wszystkie 10 przykazań. I właśnie przechodziłem z kuchni do pokoju, aby Bogu pokazać, że osiągnąłem świętość, osiągnąłem sprawiedliwość. Ale mama mnie w drodze zaczepiła. Doszło do wymiany zdań. Ja powiedziałem parę przykrych słów. I kiedy wszedłem do pokoju, powiedziałem, znów nie wykonałem 10 przykazań. I się rozpłakałem. I stwierdziłem jedną rzecz, że grzech jest silniejszy od człowieka i jeśli Pan Jezus nam nie pomoże, nie jesteśmy w stanie wybrnąć z naszej grzeszności. Ale oczywiście tego nie rozumiałem, ponieważ my, kochani katolicy, jesteśmy przekonani, że człowiek jest dobry, tylko grzechy są nasze złe. I gdybyśmy nie grzeszyli, to byśmy byli super świętymi ludźmi albo super dobrymi. A to jest nieprawda. Grzeszymy dlatego, bo jesteśmy grzesznikami. Wykonujemy złe dzieła, ponieważ jesteśmy złymi z natury. Ale ja tego nie wiedziałem, kochani. I pamiętam, że wtedy uklęknąłem i oddałem swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Powiedziałem, Panie Jezu, Ty od dzisiaj bądź moim Zbawicielem, Ty bądź od dzisiaj moim Panem. I postanowiłem żyć według Bożego Słowa. No rzeczywiście, co czytałem, wdrażałem w moje życie, starałem się z kolegami, przyjaciółmi w pracy dzielić tymi różnymi wiadomościami biblijnymi, które miałem i wydawało mi się, że jestem lepszy od tych moich przeciętnych wierzących ludzi, którzy mnie otaczali, ale coś nie grało do końca. Nie był rozwiązany problem bliskości. Ja ciągle byłem daleki od Boga. Jednego rzeczy nie mogłem doświadczyć, Bożego prowadzenia. Bóg co prawda ingerował w moje życie czasami, ale to nie było Boże prowadzenie. I dlatego też zacząłem się zastanawiać, co ja właściwie przeżyłem i czy to, co ja przeżyłem, można nazwać nawróceniem. Byłem szczery wobec Boga i prosiłem, żeby Bóg pokazał mi, jaka jest moja pozycja czy postawa jako człowieka wobec Boga. Nie musiałem długo czekać. W bardzo krótkim czasie zacząłem palić papierosy. W bardzo krótkim czasie zacząłem sięgać po kieliszek. Dziwna rzecz była. Ja stałem Ewangelię, ale nie umiałem zrezygnować ani z palenia, ani z picia. To było takie dziwne. Pojawiało się we mnie jakieś życie, jakaś moc i siła, która pchała mnie ku złemu. I to był problem. Nie mogłem tego zrozumieć. A z drugiej strony jakaś siła, która też na mnie oddziaływała, mówiła, jest Bóg. Trzeba Bogu służyć. Trzeba być innym człowiekiem. Ja byłem rozdarty. Ja byłem rozdarty wewnętrznie. Ale w końcu było coraz gorzej. 40 dziennie i picie nie już tylko przy okazjach, ale przy każdej nadarzającej się okazji, a jak nie, to się okazję wymyślało. Co dzisiaj? Piątek. Dobry dzień, żeby wypić. No i tak dalej. A więc w ten sposób to zaczęło lecieć. Próbowałem z tym skończyć. Nie dało się. Więc znów sięgnąłem po Pismo Święte, zacząłem czytać. I doczytałem fragment bardzo ważny, bo to już w tym momencie Pan Bóg przez Słowo Boże zaczął wyraźnie mnie dotykać. Pierwsza rzecz. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani nie służy mu się rękami ludzkimi, jakby czegoś potrzebował, gdy sam nam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. To była ciekawa rzecz. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. A co ja robiłem? Rano, kiedy wstawałem, miałem kaca moralnego i nie tylko moralnego, biegłem do kościoła, stawałem pod chórem, tam była ta figura Chrystusa ukrzyżowanego, podchodziłem, całowałem te fioletowe nogi, ubożałem od śminek, wiecie, całowałem i prosiłem Boga, żeby mi przebaczył i żeby zmienił moje życie. I tak robiłem praktycznie codziennie, bo prawdziwie to już codziennie, albo co drugi dzień musiałem przyjść w to miejsce i znów, Panie, przebacz, znów źle zrobiłem. Znów zrobiłem to czy tamto. W końcu zacząłem się nad tym zastanawiać, co mi to daje. I nagle w zaskoczenie. Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Darek, ty nie szukasz Boga w odpowiednim miejscu. To było wielkie odkrycie, że Bóg nie mieszka w świątyniach. Że Bóg nie mieszka w tabernakulum. A więc gdzie mieszka Pan Bóg? Kochani, zacząłem czytać dalej Boże Słowo i dotarłem do listu do Koryntian,
szóstego chyba rozdziału, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 19 i 20 wiersza. I przeczytałem taki fragment. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wystawiajcie wtedy Boga w ciele waszym. Rozumiemy to? Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowany, a więc w kościele z cegły. Wy jesteście świątynią Ducha. Was mieszka Bóg. Wiedziałem, że tak się nie stało, bo pamiętam moje bierzmowanie, że to się nie stało. Nie wiedziałem, w jaki sposób Duch Święty może też zamieszkać w sercu człowieka i uczynić z jego ciała świątynię, ale wiedziałem, że gdyby Bóg mieszkał w moim sercu, w moim życiu, byłbym innym człowiekiem. Oczywiście byłem już wtedy żonaty i kiedy zacząłem się dzielić z moją żoną, moja żona, dla mojej żony religia też była rzeczą taką bardziej niż obojętną i powiedziała do mnie: idź sobie do księdza, idź sobie z księdzem dyskutuj, a nie tutaj, żeś sobie jakiegoś dyskutanta znalazł. No i ja pobiegłem do księdza i mówię: proszę księdza, mam problem. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że nasza wiara ma tyle wspólnego z Biblią, co Stalin z komunizmem. No i potem była taka sytuacja, że ksiądz mnie zapytał, mnie po imieniu: Darek, co się tobie tam nie zgadza? Ja mówię: parę pytań. Spojrzałem przez okno i zobaczyłem kobietę, która leżała na ziemi i obejmowała drewniany krzyż i go całowała. I ja stwierdziłem: co ta kobieta robi? Ksiądz spojrzał. Mówi: wiesz, nie wszyscy są światli. No dobrze, ale to znaczy, że ksiądz będąc światły, ksiądz na to pozwala. Przez co to jest? To jest bałwochwalstwo. Nie będziesz im czcił, nie będziesz im służył, nie będziesz im oddawał czci. Przedmiotom, tworom uczynionym rękami ludzkimi. Ale ksiądz mi odpowiedział wtedy: wiesz, bo jest tak coś takiego jak kultura chrześcijańska. I te wszystkie dzieła to są kultura chrześcijańska. I ona teraz tą kulturę całuje. Ja powiedziałem: nie, proszę księdza. To jest nie tylko infantylne, ale to jest w ogóle nie na miejscu. Dlaczego ktoś tej kobiecie nie powie, że to jest nie tak, że tego nie powinna robić? Wtedy zadałem jeszcze jedno pytanie. Czy będziemy zbawieni przez kulturę? Ksiądz powiedział: nie. Będziemy zbawieni przez prawdę. Mówię: tak. A więc to nie jest zgodne z prawdą, więc ta kobieta nie może być przez to zbawiona. I to jest błędem. Następna rzecz, pytanie, jakie zadałem księdzu, to było: gdzie mieszka Pan Bóg? Więc on się odwrócił, pokazał w okno, wskazał na budynek, świątynię kościoła i powiedział Świętej Trójcy, i powiedział: tam, w tabernakulum. Ja się roześmiałem. I powiedziałem: Pismo Święte mówi, że niebiosa niebios ogarnąć cię nie mogą, a ziemia jest poduszkiem stóp twoich. Jaki zatem przybytek zbudujemy ci? Jakie miejsce przebywania twojej chwały? Proszę księdza, to ksiądz ma taką władzę, że ksiądz tego wielkiego Boga, którego niebiosa nie mogą ogarnąć, zamyka w skrzynce zwanej tabernakulum na klucz, i gdyby tam spróbował wyjść. Dalej, ksiądz ma taką władzę, że to nie Bóg udziela księdza, tylko ksiądz udziela Boga. To jest... Nie, ja tak nie wierzę. To nie jest mój Bóg. I wtedy ksiądz powiedział: wiesz, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale coś w tym jest. Co mówisz? Dobrze, Darek, a gdzie mieszka? Odkryłem, że ksiądz też ma wątpliwości i sam stwierdził, że takie myślenie jest naprawdę infantylne i dziecinne, czyli dziecinne. I ja wtedy zdecydowałem mu ten fragment listu do Koryntian, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych, to były Dzieje Apostolskie, ale dalej też zacytowałem do Koryntian, że wy jesteście świątynią Ducha Świętego. I powiedziałem: Panie, proszę księdza, gdyby Duch Święty mieszkał w moim sercu, ja stałbym się innym człowiekiem. Ja nie musiałbym grzeszyć. A tak ja muszę grzeszyć. Oczywiście miałem ucznia, bo wykonywałem zawód mechaniki samochodowej. Miałem takiego ucznia, był ateistą. I kiedy opowiadałem o tysiącletnim królestwie, jak to będzie pięknie i wspaniale, kiedy ani ludzie, ani zwierzęta nie będą sobie szkodzić, wtedy on powiedział: no wszystko jest okej, tylko jak pan stanie z tą fają w zębach przy Chrystusie? Ja sobie tego nie wyobrażam. Tu stoi Chrystus, a tu stoi jego uczeń z fają. Jak pan sobie to wyobraża? Przecież Pan Bóg, gdyby chciał nas stworzyć do palenia, to by nam komin dał. Byśmy mogli przez komin wędzić, mówi. A jednak Pan Bóg nas kominem nie stworzył. W związku z tym, jak pan sobie wyobraża to Królestwo Boże z tym petem w zębach? Jak pan sobie to wyobraża? Zdenerwowałem się na niego, bo uważałem, że się czepia. Ale nie miałem argumentu, żeby mu coś na to powiedzieć, prawda? Więc poszedłem do domu, wziąłem Biblię i mówię sobie: tak, nie, tak nie może być.
Co też Biblia o tym mówi? Ale czytam. Umyta świnia znów się tarza w błocie. To chyba nie ja, co? Dalej czytam. Wraca pies do tego, co zwymiotował. No nie, to chyba nie ja. A może ja? Spojrzałem na te moje papierosa, którego trzymałem w zębach, czytając Biblię. To, wiecie, paczkę papierosów wrzuciłem do ognia. Powiedziałem, koniec, nie kupię. No tak, 10 minut biegałem po całym mieście. Był wieczór. Ale gdzieś tam mi się udało dostać parę papierosów, bo były, wiecie, na kartki. Pamiętacie to? Później się okazało, że drugi raz znów to samo zrobiłem przed mój siostrzeniec, bo ja przysięgłem, że papierosy więcej nie pójdę, ale on poszedł, ja mu dałem napiwek, więc powiedziałem, Panie Boże, to nie ja, ale on poszedł na wszystko. Po prostu kombinowałem na wszystkie strony, ale aż pewnego pięknego dnia przeczytałem w Ewangelii Jana pewien wiersz z Biblii, który wstrząsnął moim życiem. Ten wiersz mówił o tym, że Bóg szuka, aby mu cześć oddawać w duchu i w prawdzie. I to był dla mnie szok, ponieważ ja sobie zawsze wyobrażałem, że Bóg jest związany z jakimś miejscem czy kościołem. Przeczytam 4:1. Nadchodzi godzina i teraz już nadeszła, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Co mogliśmy tutaj zobaczyć, kochani? Jedną rzecz. Samarytanka pyta, gdzie jest miejsce przebywania Boga? Czy w Jerozolimie? Czy na górze Samarii? Ona nie wiedziała. A Pan powiedział, ani tu, ani tu, lecz w duchu i w prawdzie. I to jest przykład. Gdzie jest zbawienie? Ono nie jest w żadnym kościele. Ani w katolickim, ani w prawosławnym, ani w kościele wolnych chrześcijan zbawienia nie ma. Gdzie jest zbawienie? Ono jest w Chrystusie Jezusie. Tylko On umarł na krzyżu. Żaden kościół, ani żaden przedstawiciel kościoła. Ile kościołów Pan Jezus założył? Jeden, którego jest głową i do którego należą wszyscy prawdziwie wierzący ludzie. I to jest bardzo piękna, ważna rzecz. Musimy o tym pamiętać. Zbawicielem jest tylko Pan Jezus Chrystus. Czy należy do tego jednego kościoła, Jego, którego On jest głową. Kochani, piękna rzecz to była. No tak, ale jak oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie, kiedy prawdy nie znasz? I kiedy nie wiesz, co to jest Duch Święty, bo go nigdy nie miałeś. Kochani, co to jest prawda? Myślę, że jeśli mamy Boga i człowieka, to człowiek, żeby być zbawiony, musi poznać dwie prawdy. Pierwszą o sobie, a potem o Bogu. Ja myślę, że Pismo Święte na temat bardzo fajnie mówi. Kiedy Pan Jezus przyszedł do Żydów, i to też doświadczyłem tego, Pan Jezus powiedział Żydom w ten sposób. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Prawda. Żydzi mówią, jakże to? Wtedy Pan Jezus wskazał, że grzech potrafi być taką mocą, która trzyma człowieka w niewoli. Grzeszysz? Masz problem. Jesteś niewolnikiem. To znaczy, że każdy człowiek jest grzeszny i każdy człowiek służy grzechowi. Jak to rozwiązać? Więc ja powiedziałem nie, że powiedziałem grzechowi posłuszeństwo. Ale niestety musiałem grzeszyć dalej. Płakałem i piłem. Płakałem i paliłem. To znaczy, najpierw piłem, potem płakałem, bo wódka zawsze na łzy dobrze działa, nie? No. I tak samo spalę. Najpierw paliłem, a potem płakałem, co robię. Niestety stwierdziłem, że człowiek jest urodzony w grzechu, że człowiek nie może się wyrwać z tego grzechu, że człowiek potrzebuje czegoś więcej. Ale czego? I Pismo Święte dalej czytając przeżyłem, jeśli Syn cię wyswobodzi, będziesz prawdziwie wolnym, poznasz prawdę, a ona cię wyswobodzi. No dobrze, no co to jest prawda? Co to jest prawda? I pewnego dnia, czytając bardzo fajny artykuł Jerzego Fibauna, prowadzeni przez Ducha Świętego, zobaczyłem człowieka, który pod wpływem Ducha Świętego idzie Bożą drogą. I zobaczyłem, no dobrze, to może ja jestem tym Bożym dzieckiem. Może ja jestem tym grzesznym, ale jednak Bożym człowiekiem. I co się okazało, że wtedy stanęła przed moim oczami budka z piwem. Wczoraj tam byłeś. To ja cię prowadziłem? Nie. A wczorajsza imprezka? To dzisiaj cię jeszcze głucha boli, no? Kto cię prowadził? Boże, to też nie ty. A przedwczoraj? A jeszcze wtedy pamiętasz to, co było tam? A to, co zrobiłeś tamtego? I nagle zobaczyłem, że ja nigdy w moim życiu nie widziałem Boga. Powiedziałem, to ja jestem dzieckiem chyba diabła, no bo skoro mnie diabeł bezczery prowadzi. I rozpłakałem się.
Trzymałem w kieszeni adres do jednej społeczności w Warszawie. Stanąłem przed bramką i za żadne skarby nie chciałem wejść do środka. Wiedziałem, że gdy wejdę i usłyszę Ewangelię, ona zmieni moje życie. I tak było. W końcu wszedłem. Wypaliłem ostatniego papierosa w moim życiu. Wszedłem do tej sali. I nagle usłyszałem gdzieś wewnątrz głos: a teraz usłyszysz słowa, które cię obdarzą życiem. Były to słowa, które zabrzmiały w moich uszach, widocznie czytałem wcześniej. To były słowa z Dziejów Apostolskich, które Pan powiedział do Korneliusza, pierwszego poganina, który się nawrócił w Dziejach Apostolskich. I wyobraźcie sobie, że zabrzmiała pieśń: Barankowi chwałę, cześć, zawsze wszyscy chcieliśmy nieść. I Bóg postawił przed moimi oczyma inne dzieła, dobre dzieła, które ja uznawałem za dobre, którymi się chlubiłem. I Pan mi pokazał: zobacz, ja sprawiedliwy, ja nienaganny, ja dobroczynny, ja ofiarny, ja miłosierny. Jak zobaczyłem te moje paskudne ja bez Chrystusa, to znaczy zrozumiałem, że we mnie nie ma nic dobrego, a nawet to moje dobro, które czynię, jest tylko po to czynione, żeby moje ego czuło się dobrze. Rozczarowany, załamany całkowicie sobą, zapytałem Boga, co mam zrobić. I wtedy ta prawda dotarła do mnie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To Boży Syn wyciągnął swoje ręce na krzyż Golgoty, został tam przybity, ponieważ ty zgrzeszyłeś, ty zostałeś osądzony, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, a On poszedł na ciebie, za ciebie na krzyż. Ja to zrozumiałem. Przedtem nigdy się tak nie czułem, ale poczułem się w taki sposób. Obok Chrystusa wisiał łotr, który za swoje grzechy zasługiwał na krzyż. Dokładnie taki człowiek jak ja. Ale była wspaniała rzecz. On spojrzał na Pana Jezusa i zobaczył cztery słowa szansy. Pierwsze, nad krzyżem było napisane: Jezus, Jahwe jest zbawieniem. On jest ci zbawieniem. I nie ma żadnego innego imienia pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Następna rzecz. Jezus Chrystus, pomazaniec. Co mu uczy Biblia? Że nie święci. Nie Matka Jezusa. Ale Pismo Święte mówi: ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Dalej. I nie ma innego pośrednika między Bogiem a ludźmi, ale człowiek Chrystus, Jezus. On to zrozumiał. Ja też. Nie konfesjonał cię oczyszcza z grzechów. Nie kapłan, który puka w drewno, bo to nic nie daje. Tak samo się w głowę puknął, też nic nie daje. Potrzeba czegoś więcej. On zobaczył, że to Chrystus jest pośrednikiem, aby wyjednać u Ojca zbawienie. I trzecia rzecz. Król. No nie, Łot zrozumiał. Spojrzał w siebie grzesznego i pomyślał: kto panował w moim życiu do dzisiaj? Kto panował w twoim życiu do dzisiaj? Kto panował w moim życiu do dzisiaj? Jako grzesznika? Grzech! Diabeł, który jest sprawcą wszelkiego zła. I on nie chciał tak, aby on się zwrócił do Pana Jezusa. I on chciał, aby on był królem jego życia. Żeby już nie grzech prowadził go przez życie. Nie nieprawość, nie własne jego ego nieukrzyżowane, ale sam Pan Jezus Chrystus. I czwarta rzecz. On jest królem żydowskim. On jest królem swojego ludu. Czy należysz do ludu Bożego? Do ludu, bez względu na nazwę, ale ludu, który jest oczyszczony krwią Pana Jezusa? Do ludu, którego głową jako tego Kościoła jest sam Pan Jezus Chrystus? I co zrobił Łotr? On to zrozumiał. Ty też to zrozumiałeś. Ty już to wiesz. On też to już wie. Ja to wiedziałem. I on zrobił to, co ja zrobiłem. Albo ja zrobiłem to, co on zrobił, bo on wcześniej był przede mną. Powiedział: Panie Jezu, my słuszną ponosimy karę. Ty nic złego nie zrobiłeś. Dalej co było? Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. Tak samo było ze mną. Panie Jezu, przebacz wszystko, co uczyniłem do tej pory. Od dzisiaj jesteś moim królem, moim Panem i Zbawicielem. Co się stało? Ja miałem balast. Ja miałem sumienie. Tak obciążone, że nie mogłem już tego nieść. Ale on zdjął ze mnie ten balast. Ja wyraźnie odebrałem, że on to zdjął ze mnie. Dalej, wlał pokój w moje serce. Wiedziałem, że między mną a Bogiem nie ma nic, co by nas dzieliło, gdyż Pan Jezus moje grzechy wziął na krzyż. Dalej. Miałem radość, że jestem Bożym dzieckiem. Że już nigdy nie wrócę do grzechu. Że będę miał nową rodzinę, braci i siostry. I to bracie, rodziny, które w więzy są ważniejsze niż więzy fizyczne, ponieważ więzy fizyczne są tylko doczesne. Natomiast te więzy są wieczne. Wiedziałem,
Kiedy wyszedłem stamtąd, byłem innym człowiekiem. Nigdy już nie sięgnąłem po papierosa, nigdy już nie sięgnąłem po to, aby pić alkohol, w którym szukałem zapomnienia i w którym szukałem pocieszenia. Jezus stał się moim Panem i Zbawicielem. Tak, do dzisiaj. Jest 24 lata. Nigdy mnie nie zostawił. Nigdy mnie nie zawiódł, choć ja wiele razy nie sprostałem. Ale On zawsze okazywał się wierny. Dalej, przez Ducha swego Świętego, któremu we mnie dał swoje mieszkanie, tak, to czego pragnąłem, przeżyłem to, co jest napisane. Ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że Bożymi dziećmi jesteśmy. Otóż za życia, kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, On odpuszcza twoje grzechy, narodza cię na nowo, daje ci swego Ducha, otrzymujesz pewne zbawienia. Czy Łot mógł być pewny? Co usłyszał ze strony Pana Jezusa? Dziś będziesz ze mną w raju. On uwierzył i był zbawiony na krzyżu. Ja muszę kończyć to moje świadectwo. Przepraszam, chciałem jak najkrócej, ale trudno opowiedzieć. Życie, które było tak bogate, nawet myślę, że w jednym setnym nie opisałem tego, co doświadczyłem, przeżyłem. Wiele rzeczy nie warto byłoby opowiadać, bo byłoby to kobra, którą kiedyś oglądaliśmy. Więc nie będziemy o tym mówić. A z drugiej strony też Paweł pisze, o moim życiu mówić nie warto, bo nie przywiązuję do niego wagi. Tak, tamte życie już przeminęło. Dzisiaj pozostał jedynie w tym życiu tylko Chrystus. Pan i Zbawiciel, o którym warto mówić. Do czego zachęcam? Pójdź drogą Łotra, ale musisz poczuć się grzesznikiem, tym Łotrem, który potrzebuje zbawienia. Bo Bóg zbawia cię nie tylko z tego, co zrobiłeś, ale też z tego, kim jesteś. I to jest bardzo ważne. Czasami ludzie oddają Bogu swoje grzechy, tak w konwencjonale, poza jedną rzeczą, to jest dla nich najbardziej wartościowa, siebie, a to jest problem. Gdyż do grzechów przywiązani nie jesteśmy emocjonalnie, ale do siebie, oż tak, oż tak. I dlatego bardzo prosto jest, jeśli wierzysz w swoim sercu, że umarł za twoje grzechy, że zmartwychwstał trzeciego dnia, jeśli przyjmiesz to z wiarą i wyznasz swoim ustami, że przyjmujesz go jako swego Pana i Zbawiciela, będziesz zbawiony. I dzisiaj jest tego okazja. Ja już muszę kończyć, bo i tak jest długo, ale dla ciebie jeszcze jest właściwa pora. Zawsze możesz do Jezusa przejść, aby stał się twoim Panem i twoim Zbawicielem. Po mnie jeszcze będzie służył brat Marcin. Przepraszam, łatwo mi wybaczysz, że tak dużo czasu zająłem, ale i tak chciałem, żeby to był ekspres. A więc jest to ekspres do nieba, kochani. Ale nie wszystko da się tak zrobić powoli. Możemy dzisiaj rozpocząć nasze życie. Ono ma przystanek w niebie. I to jest piękne. Albowiem łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę i to nie z nas i nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Ale łaska Boża zbawiła nas. Tak ten Łotr za uczynki poniósł krzyż, ale przez akt swojej wiary otrzymał zbawienie. Tak jak i my. Niech Bóg nam w tym wszystkim dopomoże. Amen. Amen.